Skończył nam się szósty zjazd nawrotowy, tym razem poświęcony szczęściu. Co ja zrobię, jak ja już będę szczęśliwy? Jak każdy temat, także i ten, oczywiście zaczął żyć swoim życiem. No i trzeba było się zastanowić nad tym, czym to szczęście jest, kto ma jaką definicję szczęścia i do czego mi to w ogóle potrzebne. W pewnym momencie zaczęło się okazywać, że szczęście to jest ta chwila. Że to jest to, co mówią ci mądrzy ludzie, tacy, którzy robią te wszystkie procesy terapeutyczne tu i teraz. Czy ja umiem żyć tu i teraz? Po co mi to tu i teraz? Czy co w tym tu i teraz jest najważniejsze? No i naprawdę najważniejszą umiejętnością w tym życiu tu i teraz okazuje się oddychanie. Wdech i wydech. To jest życie tu i teraz. Bo zapominamy o oddychaniu, o takim świadomym oddychaniu, czyli o świadomym życiu. Zapominamy w tym naszym codziennym pędzie i w tej automatyzacji życia. Właściwie wszystko jest zautomatyzowane. No i ja też jakoś tak myślałem, że ten zjazd też uda się może zautomatyzować. Na szczęście zjazd wziął mnie w służbę i mądrość grupowa pokierowała tym w taką stronę, w jaką należało pójść. Chyba należało, bo ja miałem inny plan oczywiście. Przy szczęściu, w związku z tym, że to wydaje się to szczęście być takie ezoteryczne, takie duchowe. Więc i przy tej okazji oczywiście wyszła duchowość jako element zmiany w procesach terapeutycznych. I na procesach różnych. Czy to jest proces wychodzenia z uzależnienia, czy to jest proces wychodzenia z depresji, czy próba radzenia sobie z jakimikolwiek kryzysami w moim życiu, to element duchowy zawsze wylezie. Mówię wylezie, bo ja się na tym nie znam. W ogóle nie znam na duchowości, bo ja się nie znam na religijności, a mnie, bez względu na to, jakby o tym nie gadać, duchowość kojarzy się z religijnością. No i tak to mam. Chciałbym, żeby było inaczej. Znaczy, może nie wiem, żebym chciał. Ale chyba byłoby to dla mnie bardziej zrozumiałe. W związku z tym, że nie jestem religijny, więc wydawało mi się, że i duchowość jest dla mnie poza zasięgiem. A okazuje się, że to, co jest duchowe, jest poza moją strefą komfortu. Czyli każde przekroczenie mojej granicy wyobrażenia na swój własny temat, każde przekroczenie jakiegoś takiego Rubikonu wyobrażenia o własnych możliwościach, czyli nie umiem na przykład, nie? Nie potrafię tego zrobić. Nie potrafię, więc nie robię. Albo nie, to jest za trudne. Nie zrobię tego, nie dam rady. I przekroczenie tego czegoś, okazuje się, że ja wchodzę w obszar duchowy. No i co? I okazuje się, że to można zrobić. Że można dotknąć duchowości, że można... Że ja, człowiek niereligijny, mogę dotknąć tego, co jest konieczne, chociażby, żeby rozmontować mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja, który jest bardzo podstępnym i skomplikowanym mechanizmem, bo rozłącza mnie ze sobą samym. No i żeby rozmontować ten mechanizm, potrzeba elementu duchowego. No i tam w tym elemencie duchowym zaraz się pojawiają te modlitwy, medytacje, te takie wszystkie rzeczy, które ja mam gdzieś zatłumaczone, że to należy do religii. Ale z drugiej strony, jeżeli to należy do religii i te religie są wymyślone, to może warto by z tego było skorzystać. No i tutaj kolejna taka moja pułapka myślowa, którą sobie fundowałem przez wiele lat, że na przykład, że modlitwą może być wszystko. Nie, że ja mogę wyjść na spacer, tak jak teraz, i to też jest moja modlitwa, że ja mogę zacząć pracować i to może być moja modlitwa, że słyszę ptaka i to może być moja modlitwa. No, ale wtedy sobie pomyślałem,
Czymże zatem będzie sama modlitwa, jeżeli wszystko może być modlitwą? I po co byłaby modlitwa, gdyby wszystko mogło być modlitwą? No i znowu się wpakowałem oczywiście w swój własny, własnoręcznie wykopany dołek przekonań, wyobrażeń i mądrości o tym, w tej mojej niereligijnej głowie, w tym moim niereligijnym sercu pojawiło się coś takiego, takie pytanie. Czy ty naprawdę uważasz, że twoje życie, ja się pytam sam siebie, że twoje życie jest takim powolnym spacerem na cmentarz? Czy kiedy o tym myślisz, to cię to uspokaja, to ci to poprawia samopoczucie, to ci to daje ulgę? No nie dawało mi ulgi. W ogóle mi to nie daje ulgi. Takie myślenie o tym, że moje życie to marsz na cmentarz. Oczywiście nie wiem, czy jest coś takiego innego poza tym życiem, bo gdybym wiedział, to by się wszystko nie nazywało wiarą, tylko pewnością. A we mnie ani jednego, ani drugiego. Więc moje poszukiwania. No i tak to jest. I dzięki temu, że się spotkałem z tymi ludźmi, było nas 15, więc sporo mądrości ludzkiej, sporo doświadczeń. No i mądrość się zrobiła grupowa. A mądrość grupowa zawsze ma przewagę nad moją mądrością jednoosobową, bo jest konfrontowalna, a moja mądrość jednoosobowa, jednomózgowa jest tylko konfrontowalna z moją własną mądrością jednoosobową. No i kółko się zamyka. I okazało się po raz kolejny, że za dużo kombinuję i za dużo myślę. I że to jest dużo prostsze, że są modlitwy, to je rób. Że jak ci brak wiary, to się módl o tę wiarę. Że modlitwa to modlitwa, a spacer to spacer. I że to nie ma co tego łączyć i jakoś robić takiej hybrydy, bo to wtedy nie jest proste, tylko jest bardziej skomplikowane. No i takie mam refleksje po tym zjeździe. 6. zjazd, więc już jest takie oswojenie. Więc we mnie jest taka większa otwartość na tę mądrość, która płynęła z grupy, w której miałem okazję i przyjemność uczestniczyć. No więc sobie podążam teraz. Podążam sobie naładowany energią. I ptaki śpiewają nade mną i pogoda, no może najpiękniejsza nie jest, ale za to ciepło. Więc wiosna zaczyna się przebijać przez ten kilkunastomiesięczny październik. No i we mnie też tak jest. Też ten październik gdzieś się rozchodzi i zaczyna się wyjście ku nowemu, ku czemuś więcej niż tylko mądrość moja. Moje przekonania na ten temat, wyuczone w szkołach, w konferencjach, doświadczeniach i innych takich rzeczach. Dlatego, że są rzeczy takie niematerialne. No i taka niematerialna jest duchowość. Z przerażeniem stwierdzam, że mi to zaczyna pasować. Może nie z przerażeniem. Z niepokojem. Bo to nowe, a wszystko co nowe jest niepokojące. Myślę, że to chyba tylko o to chodzi. Że nie ma strachu wielkiego. Rozjechali się ludzie. Zakończył się zjazd. Wracam do mojej rzeczywistości zawodowej i rzeczywistości osobistej, prywatnej. Z nową nadzieją. Z opróżnioną filiżanką moich własnych wyobrażeń i przekonań. Czego i wam życzę. Będę sobie szedł tą drogą, bo może nie jest łatwa. Ale chyba dobra dla mnie. Do zobaczenia kiedyś tam przy okazji.